Witam, z tej strony Rafał. W dzisiejszym tutorialu podepniemy sobie Child Team. Jest to dziecko potomne naszego szablonu. Gdy przejdziemy do kokpitu naszego, wygląd, motywy. Zobaczymy, że tu mamy 5 szablonów generalnie. Ja bym chciał zrobić motyw potomny tego naszego szablonu. Dlaczego? Ponieważ na przykład każdy szablon z reguły aktualizuje się. Wczytuje jakieś nowe poprawki, na przykład to mogą być poprawki bezpieczeństwa. Ja edytując pliki również nadpisuję je, mogę na przykład dodawać jakieś nowe style, możemy coś tam zawsze na pewno się zmieni, nawet tłumaczenie szablonu. I w ten czas szablon, gdy się będzie aktualizował, może nadpisać również moją pracę, którą już wykonałem. Ja chcę temu zapobiec, dlatego właśnie tworzy się motywy potomne. Stworzymy sobie pierwszy motyw potomny, przejdźmy do naszego folderu. Przejdźmy do może Vampa, www.dyrektory. Przejdźmy do WordPressa, WP Content, Themes. To są wszystkie szablony, tak jak widzimy, 5 szablonów. Raz, dwa, trzy, cztery i 5. Stwórzmy sobie nowy folder. Napiszmy na przykład motyw potomny Lorix. Będzie to motyw tego szablonu. Nazwa nie jest taka ważna, po prostu kopiujemy sobie z tego naszego szablonu style CSS, kopiuj, jest to templiczek style, arkusz stylów, wkleimy sobie do naszego motywu potomnego, wklej, wyedytujmy w notepadzie, tak widzimy, tutaj jest nazwa naszego stylu, różne inne ważne informacje, zaznaczmy sobie wszystko, CTRL plus A, usuńmy, to nam nie będzie potrzebne, zasejwujmy. Teraz musimy dodać sobie kilka linii kodu. Za chwilę mniej więcej wyjaśnię, o co w tym chodzi. Wklejmy, czyli theme name, jest to nazwa naszego szablonu. Ja to sobie dałem przykładowo, na przykład mój szablon. Description to jest po prostu deskrypcja, opis naszego szablonu. Taki krótki opis, czego on dotyczy, jakie on ma funkcje na przykład. Dodajmy sobie autora. Ja dałem sobie Rafałowski, może być to jakikolwiek autor. Template. To jest właśnie ważne, template. Tutaj musimy dodać z tych stylów oryginalnych, przepraszam, nie ze stylów, tylko z naszego folderu, tam gdzie mamy wszystkie foldery Themes. Jest to nazwa tego folderu, w którym znajduje się ten szablon. Oryginalny, motyw nadrzędny. Czyli z tego motywu wszystko dziedziczymy. Wszystkie klasy, wszystkie funkcje, wszystkie pliki, można powiedzieć. Czyli na przykład zmienimy sobie nazwę, żeby skopiować. I skopiuj. Skopiujmy tą nazwę oryginalną. Wklejmy tutaj, to usuńmy, to była ta sama, jeszcze raz pokażę i zasejwujmy. Tak, teraz przejdziemy i odświeżymy. Widzimy, że tu ten szablon mi się dodał, jest już mój szablon. Spójrzmy jeszcze raz na ten szablon, on ma po prostu wszystko zgrane, wszystko ładnie wygląda, tak, wszystkie style są na swoim miejscu. Teraz, gdy po prostu aktywuję ten szablon, będziemy musieli jeszcze podpiąć style CSS tutaj właśnie w tym pliku, ponieważ on zgubił te style. Widzimy, że on teraz ładnie wygląda. Teraz aktywowaliśmy Child Team. Widzimy, że tutaj uciekło nam. Cały header nam uciekł. Tutaj też również to wszystko jakoś tak nie zgrywa się tak, jak powinno. Czyli musimy jeszcze podpiąć nasze style CSS, arkusz stylów kaskadowych. W tym celu korzystamy regułę import. Skopiujemy. Pamiętajmy, małpka import URL. Teraz musimy się dobić do naszego szablonu, czyli dwie kropki, czyli wychodzimy z tego głównego folderu, można powiedzieć, z tego folderu motywu potomnego, czyli to dwie kropeczki, wychodzimy, następnie wchodzimy w Lorix on Light, czyli w ten i podpinamy style CSS, arkusz styli CSS, czyli on jest tutaj i wszystko już jest ok. Odświeżmy teraz stronę. Zapisaliśmy prawnie. O, nie był zapisany, pamiętajmy, jak tutaj na czerwono się świeci CTRL plus S, zapisuję lub plik i zapisz. I teraz doświeżymy. Wszystko będzie ok. Tak jak widzimy, wszystkie style ładnie się zgrywają, wszystko jest ok.
Dobrze, nauczyliśmy się podpinać motywy podobne. W następnym tutorialu już powoli będziemy zaczynać te wszystkie sekcje robić. Dobrze, do zobaczenia.